W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W naszych modlitwach miłosiernym Bogu polecajmy zmarłych, papieży, biskupów, kapłanów, księdza Stefana, siostry zakonne, Stefanie i Stanisława Kwiecień, Józefa Tobołę, zmarłych Kwiecień, Toboła, Światów, Balon, Kocur, Paszek, Anny Sęsłowkowski, syna Michała, Edmunda Kozera, Ignacy Gnędzina, Józefa Janeszkowną, dwóch synów, syna Uzięcia, Ottona Grygierczyk, rodziców stron, Krystyna Hulubi, rodziców stron, Halin Wiktora Czylok, księcia Tadeusza, Helenę i Antoniego Danelsna Marka, Reginę Dwarak-Nawr, rodziców stron, Pelagiusa Chudzika, Agnieszkę i Franciszka Nęcz, Władysław Głoroś, Anię Józefa Wróbel, syna Stanisława, Emilię Józefa Łasu, Marię i Stefana Gęszka, rodziców z obu stron, córkę Janina i Aninę, syna Ignacego, wnuka Wenancjusza, wnuka Sławomira, Leszka Białoń, rodziców, Wiktora Folek, rodziców i teściów, Stanisława Maczko, rodziców i teściów, Jolanta Henryka Folek, Helenę i Władysława Jonki, syna Pawełka, Władysława Czorny, córkę Emilię, rodziców, teściu, rodzeństwo i zmarłych z rodziny, Janinę Franciszka Pagia, córkę Krystynę, Marię Gowej, dwóch mężów, rodziców z obu stron, Piotra Langer, rodziców Janinę i Ernesta, Jadwigę Franciszka, Folten, synów, Józefa Jana Franciszka, syna wnuka Oktawiana, zmarłych Folten Langer, Antoniego, rodziców i zmarłych z rodziny, Janinę Ernestę Langer, córkę Stanisława, syna Piotra, Anny i Tomasza Hoczek, Stanisław Aleksander Defort, Jana Fatygę, siostry Lidię, Zygmunta Defort, synów zmarłych z rodziny, Hoczek Langer, Defort, Fatyga, Janusza Rabczuk, Józefa i Marię Bieńko, Teklendwika Honkisz, rodziców z obu stron, wnuka Tomasza, Jadwigę i Stefana, Nisława Grygierczyk, synowu Elżbietę Michała Gil, ojca Romana Filomenek, syna Musiu, rodziców z obu stron, Czesława Słoncza, zmarłych z tych rodzin, Zuzannę, Jana Żmi, wnuczkę Agnieszkę, zmarłych z rodzin Żmi, Więcek, Józefa Dany, rodziców teściów i zmarłych z rodziny, Henry Stefana Kuś, rodziców teściów i rodzeństwo Wiktora, Janie Żur, Elżbietę Dominika Więcek, syna Andrzeja, zięcie Jerzego, zmarłych z rodziny, Kazimierza Guzy, Rozalię Antoniego Dany, syna Dominika, córki Marię, Helenę, Marię i to wiele danych, córkę Małgorzatę, Elżbietę, Dominika, Danel, Katarzynę, Franczyka, pustynnych syna Edwarda, Józefa, żoną Anną, Czesława i Marię Indeka, rodziców stron brata Józefa, Adama, synem Grzegorzem, siostrą Kazimierę z mężem Janem, zmarł z nim starszych Indeka, Jana Rzeczek, rodziców stron, Iwonę Bugdo, Stefana Kistura, córkę Bronisławę, zięcia Tomasza, ojca Gunek, Krzępek, syna Luisego, rodziców stron, Władysław Teresem, Gluza, zięcia Wiesława, wszystkich zmarł z rodzin Krzępek, Gluza, Donocie, Kurpas, Bolesława i Helenę Feruga, Jana Zawadę, Helenę Józefa Kokot, Janinę i Teofila Fajki z rodziców i rodzeństwo z obu stron, Bronisławem Kazimierza, światu siostrę, Bronisławem rodziców stron, Rudolfa Wiznel, Franciszka Gola, zmarł z rodzin Gola, Szpoczek, Zofię Mila Zioberczyk, syna Lona, syną Halina, Joannę Świerkoryców, teściów i zmarł z rodzin Świerkoryców, Poznań, Antonina Świerkoryców, teściów i zmarł z rodziny, Ernesta Molerców, teściów i zmarł z rodziny, Ignacego Świerkoryców, teściów i zmarł z rodziny, Marii Fredę Puzoń, córki, synów, zięciów i zmarłych z rodziny, Natalii Franciszka, Szmij, rodziców, rodzeństwo, Walerii Franciszka, Szkowron, zmarłych z rodziny, Romana Kobiela, rodziców, stron, córkę Cecylię, syna Andrzeja, zięciów, Jana, Zbigniewa i zmarłych z rodzin Kobiela, Bobiec Machota, Donat Czorny, Eugeniusza Wowi, Krystyny i Romana Fejhauer, Krystyny i Romana Fejhauer, syna Sławomira, Piotra Zioberczyk, Ignacego Rychel, Alicję Sroka, Alicję Rychel, Augustyna Stokusa, Stanisława i Henu, Dudek, Władysław, Bronisław, Noczyna, Heremiana Zbijowski, rodziców stron, księciów Edwarda, Józefa, zmarłych z rodziny, Tomasza, byłego dziadków, Jadwigę, Józefa, Firgana, Edwarda, Bierno, Józefa, Kukle, zmarłych z rodziny, Kopeć, Bierno, Zbijowski, Jadwigę i Stefana Matuszczak, syna Adama, rodziców stron, Zofii Ludwika, własnych rodziców z obu stron, Mariana Leftak, Józefem i Franciszka Luciński, Jana i Henryk Kominek, syna Jana, córkę Halinę, Rozalię Piper, Amalię, Franciszka, Więcek, Martyn, Karolę, Luka, Piotra, Anielę i Emila Kłaptor, księcia do niego, rodziców rodzeństwa i zmarłych z rodziny, Danuty Jonkisz, zmarłych z rodziny Jonkisz i Duna, Amalię, Franciszka, Szweda, synów Jana, Franciszka, Helenę, Szkowron, Eugenitę, Filipaszek, córkę Wiesławę, trzech synów, Marię, Józefa, Herminę, Bronisława, Kapias, Anny, Teodor Ostrowski, Joanny, Ryzygo, Janusz, rodziców stron, zmarłych z rodziny, Stanisław Dudek, rodziców Heleny, Stanisława, Jadwigiem Władysław Kędziur, zmarłych z rodziny, syna Genów Femiwańskiej, Anny Męcenowską, synów Kazimierza Czesława, Marię i Antoniego Fejhauer, syna Edwarda, rodziców teściów i zmarłych z rodziny, zmarłe rodzeństwo Andrzeja Szczerbowskiego, rodziców zmarłych z rodziny, Okulus Fejhauer Szczerbowski, Halinę Ilona Zioberczyk, rodziców stron, Adama Gośny, zmarłych z rodziny, Leopolda Olma, rodziców z obu stron, Józefa Moś, rodziców Anny Władysława, Józefa i Władysława Kuś, z
Stanisława Kuby, Marię Borgius, Rolandowych Rodziców, Rodzeństwo, Pawła Pichy, Rodziców Marię, Pawła Annę, Ignacy Ludyda, Syna Kazimierza, Janiny Stanisława Stwora, Krzysztofa i Małgorzata Gawełek, zmarł z rodziny Pirch, Duda Gawełek, Klary Karola Gawełek, synów Krzysztofa, żoną Małgorzatą Stanisława, Teresę Gawełek, Pawła Pil, Czesława Ryszka, Zofię Witora Komraus, Józefę Fijałkowską, Teresę Kasprzyk z rodzicami, Helenę i Stanisława Janik, córkę Alinę, rodziców i rodzeństwo, Jadwigę Zduńczyk, zmarł z rodziny Mańdok, Oleksiak, zmarł z rodziny Podkański, Kocyk, Kuś, zmarł z rodziny Kurczyk, Godzik, Sikora, Pasecki, Bem, Martę Mędrala, Mariusza Mędrala, Małgorzatę Stanisław Szaton, zmarł z rodziny Chyła, Janinę i Władysława Mędrala, syna Zbigniewa, wnuczkę Anetę z mężem, Dariuszem, Franciszkiem, Józefa Krętosz, zmarł z rodziny Edwarda Borkowskiego, Marię Antoniego Borkowskiego, Joannę Jana Malcher, Józefem i Romana Adamus, Antoniego Jarczak, Józefa Grygierczyk, rodziców z obu stron, zmarł z rodziny Grygierczyk, Rzmi, Stefanie Franciszka Czederna, rodziców z obu stron, zmarł z rodziny Rzmi, Światu, Poloczek, Eufenie Gruszek-Witkowskich, syna Andrzeja, Włodzimierza, Leonarda, Jadwigiem Franciszka Schubert i zmarł z rodziny Stanisława Hanzel, zmarł z rodziny Cimok Sobik Hanzel, Franciszka i Jadwigi Niesytko, Amanie Niesytko, zmarł z rodziny Sytko Drobik, Rudolfa Starszych, zmarł z rodziny Starszych, Kielon, Karola i Annę Kobza, zmarł z rodziny Kobza i Stryczek, Helenę i Wersława Hammerlak, Teresę i Andrzeja Wizner, Izabelę Ramy, Dominika Łukosz, Zofię Michała Rodczyńskiego, rodziców stron, Pylak Zysława Świerko i zmarł z rodziny Gertrudę Józefa Kuś, syna Leszka, wnuczkę Bożenę Zięcia Ludwika, zmarł z rodziny Kuś Wizner Jaczok, Kazimierza Kuś, zmarłych rodziców, syna Mariusza, Marię i Antoniego Gola, trzech synów Antoniego, Franciszka, Edmunda, córkę Leokadię, zięcia Stanisława, zmarł z rodziny Grygierczyk, Anny i Czesława i Karola Dudek, Anny i Czesława Sadzowiczny, Czesławę i Władysława Pudełko, Antoniego Pilarz, Marię i Franciszka Kurczyk, trzech synów Otylii, Antoniego Bogacz, zmarłych rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo z obu stron i zmarłych z rodziny, zmarłych budowniczych, oferodawców do rodziny kościoła, wszystkie dusze, wszyscy cierpiące, dusze opuszczone, dusze zapomniane. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze. Święta i zbawienna i zmyśl modlić się za zmarłych, aby od grzechów swych uwolnieni byli. Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Pokornie prosimy przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez mękę śmierć Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czystcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij Ducha Twego Pocieszyciela, by świecił tym światłem Twoją łaską oraz umocnił nadziei Twojego miłosierdzia. Radzisz prawie królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Marii Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twojego świętego Kościoła i nas wszystkich niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla Niego Twoje zmiłowanie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek radzi im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Serdecznie wszystkich was pozdrawiam, witam obecnych tu w Kościele, parafian, gości i wszystkich, którzy łączycie się z nami w kraju i poza granicami kraju naszego przez połączenie internetowe, tworząc wspólnotę Kościoła domowego. W szczególny sposób witam ojca Szymona Elbląg, Czechowicami Dziedzicami, to jest trochę kilometrów, po prawie chyba 500 albo 600, ale dziękuję, że przyjechał, że jest z nami i przemówi i na obecnej mszy świętej do nas, na sumę poprowadzi. Bardzo serdecznie dziękuję i serdecznie ojcze cię witam. Obecna msza święta koncelebrowana. Pierwsza intencja za zmarłego Stanisława Kwiecień, imieniowa żonę Stefanie i zmarłych z rodziny. Druga intencja za zmarłego Józefa Grygierczyk, 17. rocznica śmierci zmarłych rodziców z obu stron. Stańmy przed Bogiem, uznajmy, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli godnie uczestniczyć w najświętszej ofierze, oddając cześć świętemu naszemu patronowi, świętemu Stanisławowi. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszę myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy cię. Wysławiamy cię. Dzięki ci składamy.
bo wielka jest chwała Twa. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Chwalę Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Stanisław biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców. Spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich: uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, nabytym własną Jego krwią. Wiem, że po moim wejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Oto Słowo Boże. My ludem Pana i Jego owcami. My ludem Pana i Jego owcami. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem. Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. My ludem Pana. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. My ludem Pana i Jego owcami. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. My ludem Pana i
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Dobry pasterz kocha swoje owce i troszczy się o nie. Dobry pasterz, widząc nadchodzącego wilka, nie opuszcza owiec i nie ucieka, bo zależy mu na swoich owcach. A papież Franciszek dodał do tego jeszcze swoje zdanie, swoją myśl, swoją refleksję i powiedział, że dobry pasterz zawsze pachnie owcami,
bo jest z nimi blisko, bo znaje, bo rozumie ich problemy, bolączki i sprawy. Dobry pasterz jest blisko owiec. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla naszej ojczyzny, bardzo ważny dzień dla waszej parafii. Bo tak to się składa pięknie, że patronem waszej parafii, czyli tym szczególnie bliskim, który wyprasza u Boga potrzebne wam łaski, z tym, który z nieba wstawia się za wami, jest ten, który jest też głównym patronem Polski, święty Stanisław, biskup i męczennik. I można by powiedzieć, że to piękny przykład dobrego pasterza, który widząc, jak jego owce są dręczone, uciskane przez króla, który wymagał rzeczy wielkich od swoich poddanych, wymagał, aby wyjeżdżali, prowadzili nieustanne wojny, nie pozwalał powrócić do kraju, prowadził niemoralne życie. Dobry pasterz, widząc to, wstawia się za swoimi owcami, wstawia się za swoim ludem i nie pozwala go uciskać. Popada w konflikt z królem. Ale on staje jednoznacznie po stronie owiec. Powstaje po stronie ludu, prostego, zwyczajnego, a przecież mógł trwać przy królu, mógł zyskiwać jego przychylność, władzę, tytuły i zaszczyty. Nie na tym zależy dobremu pasterzowi. On pachnie owcami, on wie, jak ważne jest to, by życie tych owiec było dobre, by życie tych owiec prowadziło do Boga, do nieba, by owce jego prowadziły moralne życie. Napomina więc króla, że czyni źle, popadając tym samym w niełaskę. A tak to już jest, bracia i siostry, że tam, gdzie pojawia się grzech, to jego konsekwencją jest kolejny grzech. To jest chyba największy dramat grzesznika, że każdy grzech pociąga za sobą zaraz następny, że gdy wpadniemy w tę spiralę zła i grzechu, nie możemy poprzestać na jednym, tylko grzech, złość rodzi w sercu kolejną zawiść, chęć zemsty. Wpadamy w spiralę zła. Zła, które prowadzi do morderstwa, do zabicia biskupa Stanisława. I to jeszcze w tym szczególnym czasie, w tym szczególnym momencie, w tym świętym miejscu podczas sprawowania Eucharystii. Historycy podają, że oto król sam osobiście wraz ze swoim wojskiem wpada do kościoła i uderza biskupa Stanisława w tył głowy, od tyłu, podczas tego, gdy on sprawuje Eucharystię. Dobry pasterz Stanisław ginie przy ołtarzu, ginie sprawując pamiątkę śmierci Pana Jezusa, ginie podczas świętej Eucharystii, którą sprawował dla swoich poddanych. Ludzie wiedzą, kto pachniał owcami. Stanisław natychmiast zyskuje miano świętego. Jego kult rośnie, a król traci swoją koronę. Zostaje wygnany i umiera w opuszczeniu. Można powiedzieć, bracia i siostry, że ta historia wydarzyła się dawno,
Jakie więc może mieć znaczenie dla nas dzisiaj żyjących w XXI wieku? Bardzo duże. Przecież dzisiaj każdy z nas nieustannie staje wobec wyboru, przy którym stanął święty Stanisław. Ileż to razy świat kusi nas grzechem, świat kusi nas swoimi propozycjami. Ileż odwagi trzeba mieć, żeby dzisiaj stanąć po stronie Chrystusa, żeby przyznać się do swojej wiary. Ileż odwagi dzisiaj trzeba mieć, żeby chociażby zostać ministrantem, żeby zrezygnować z wyjazdu, z przyjemności i przyjść na Eucharystię. Ile odwagi dzisiaj kosztuje nas przyznanie się do Chrystusa, nie mówiąc już o tym, by mieć siłę, by stanąć właśnie po stronie krzywdzonych, po stronie biednych, wykluczanych. Żyjemy w bardzo dziwnym świecie. W świecie, kiedy przyznawanie się do Chrystusa jest wyśmiewane, napiętnowane. Jeżeli młoda dziewczyna na spotkaniu towarzyskim w piątek odmówi zjedzenia kiełbasy i powie, że jest na specjalnej diecie oczyszczającej, zależy jej na szczupłej sylwetce i dlatego nie je mięsa, wszyscy będą patrzeć na nią z poklaskiem, gratulować wytrwałości, dopytywać o szczegóły diety. Ale jeżeli ta sama dziewczyna na tym samym spotkaniu towarzyskim odmówi w piątek zjedzenia kiełbasy i powie, że robi to dlatego, że zabrania jej tego wiara, natychmiast zostaje wyśmiana, bo staroświecka, bo zabobonna, bo nie dzisiejsza. Bracia i siostry, święty Stanisław, biskup i męczennik, uczy nas wszystkich odważnego trwania przy Bogu, odważnego trwania przy prawdzie, opowiedzenia się po stronie wartości, które są dla nas święte. Dobrego macie w Czechowicach patrona. Dobrego i ważnego, który od wieków wyprasza u Boga potrzebne łaski. Dlatego przychodzicie do tej świątyni, do parafii świętego Stanisława, by za jego wstawiennictwem przedstawiać Bogu swoje prośby, by jego prosić o odwagę, by jego prosić o siłę, by jego prosić o umiłowanie Eucharystii, tego pokarmu, który Bóg nam daje, abyśmy na drodze do Niego byli umocnieni, abyśmy mieli siłę iść za Nim. Dobrego macie patrona i dobrze, że przychodzicie do Niego, że modlicie się za Jego wstawiennictwem, bo bardzo nam dzisiaj potrzeba, bracia i siostry, jednoznacznego świadectwa. Myślę, że czas pandemii to też był czas, który weryfikował nasze trwanie przy Bogu. Wielu wtedy się zastanawiało, czy ludzie wrócą. Czy gdy już będzie można przychodzić do kościoła, nie będzie im łatwiej wytłumaczyć sobie, że przecież wciąż tego nie muszę robić. Wielu wróciło i Bogu niech będą za to dzięki, ale módlmy się także za tych, dla których czas epidemii był tylko wymówką, wymówką do tego, by zaprzestać praktykowania, by zaprzestać kontaktu z Bogiem.
Dziś za przyczyną świętego Stanisława módlmy się o to, aby ci ludzie się opamiętali, nawrócili, aby powrócili do Boga i do wiary. Jeden z japońskich lekarzy, który przyjmował w szpitalu po wybuchu bomby w Hiroshimie i Nagasaki, w swojej książce pod tytułem Dzwony Nagasaki opisuje pewną historię, historię, która wydarzyła się w jego szpitalu. Otóż na oddział męski, którego on był ordynatorem, do jednego z pacjentów codziennie z oddziału pediatrycznego przybiegała mała dziewczynka, która w wyniku wybuchu bomby straciła rodziców, ale także straciła wzrok, była niewidoma. Codziennie wieczorem przebiegała przez dwa piętra budynku. Wchodziła do jednej konkretnej sali i tam siadała na łóżku jednego obcego mężczyzny. Przytulała się do niego w milczeniu, po czym zbiegała do swojej sali. Sytuacja powtarzała się każdego dnia i mężczyźni będący z tym człowiekiem w jednej sali zaczęli naśmiewać się z niego, że może to jakieś jego nieślubne dziecko, dlaczego ta dziewczynka przybiega akurat do niego. Mężczyzna poczuł się nieswojo i gdy kolejnego dnia dziewczynka znowu przyszła na oddział męski, znowu weszła do jego sali, usiadła na łóżku i zaczęła się do niego przytulać, on zapytał dziewczynki, dlaczego przychodzisz tylko do mnie? Jest tutaj tak wielu innych. Dziewczynka podniosła głowę i natychmiast z uśmiechem odpowiedziała, bo ty pachniesz jak tata. Bracia i siostry, święty to człowiek, który pachnie Bogiem. Święty to człowiek, który pachnie Bogiem i chcemy być blisko Niego. Chcemy czerpać od Niego, chcemy uczyć się Jego wiary, Jego kontaktu z Bogiem. Chcemy poczuć od Niego Boga z Jego miłością, z Jego dobrocią, z Jego troską. Przychodzimy do świętego Stanisława, biskupa i męczennika, aby przez jego ręce zanosić nasze prośby i nasze sprawy do Boga. Ale przychodzimy tutaj także po to, abyśmy my stali się świętymi. Abyśmy mogli być w niebie. To jest bardzo konkretne zadanie dla ciebie i dla mnie. My powinniśmy być świętymi. To jest nasze powołanie. Człowiek żyje na świecie po to, aby mógł być święty. Dlatego życzę wam, bracia i siostry, i sobie samemu, aby inni czuli od nas Boga, abyśmy w swoich domach, w swoich środowiskach, w zakładach pracy, w szkołach, w uczelniach roztaczali wokół siebie woń Boga, woń świętości.
Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa. Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, był istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego się ciało z Marii Dziewicy. Jak uznajmia Pismo, nieba, siedzi po prawicy Ojca, który nie przyjdzie chwała, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera wielbienie i chwały przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Krzeszenia umarłych. Chrystusowi Panu przez wstawiennictwo dobrego pasterza, świętego Stanisława, polecajmy nasze intencje. Módlmy się za święty Kościół, aby doznając opieki wstawiennictwa świętego Stanisława, głosił z całemu światu Ewangelię miłości i miłosierdzia. Panie, prosimy Cię, Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, aby pełni mocy Ducha Świętego głosili Ewangelię ludziom. Panie, prosimy Cię, Panie, wysłuchaj. Przyzywając stawnictwa Królowi Pokoju, prosimy o pokój na Ukrainie. Panie, prosimy Cię, Panie, wysłuchaj. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty parafialnej, przeżywającej uroczystością odpustowy, aby przekład świętego męczennika mobilizował nas do służby człowiekowi poprzez dar jedności i praktykowanej na co dzień miłości. Panie, prosimy Cię, Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, by swój krzyż cierpienia ofiarowali za zbawienie świata. Panie, prosimy Cię, módlmy się za zmarłych, zmarłego Stanisława Kwiecień, żonę Stefanię, zmarłych z rodziny, Józefa Grygierczyk, 17. rocznicę śmierci, zmarłych rodziców z obu stron, zmarłych wyominanych, zmarłych z naszych rodzin. Polecajmy tych, którzy odeszli od nas w ostatnich miesiącach, szczególnie w ostatnim tygodniu, do Pana. Prośmy dla wszystkich o wieczny pokój, wieczne miłosierdzie. Panie, prosimy Cię, Panie, i módlmy się za nas tu obecnych, wszystkich łączących się z nami na modlitwie, abyśmy naśladowali świętego Stanisława miłowaniem Boga i bliźniego. Panie, prosimy Cię, Panie, wysłuchaj. Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, że umacniasz słabych ludzi do składania świadectwa miłości. Wejrzyj na nasze prośby i raczej łaskawie przyjąć i wysłuchać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. O Panie, Tyś mój.
drogi pasterze, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł wodrzewych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz. Pasterzem moim jest to i nie brak mi. Módlcie się, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk cześć i chwałę swojego imienia. Panie nasz Boże, niech ofiara, którą składamy, wspominając zwycięstwo świętego Stanisława biskupa, zapali w nas ogień Twojej miłości i pomoże nam osiągnąć nagrodę obiecaną wytrwałym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pakan z wagami i z duchem górem se hercaga znosi. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawa wienna, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, Ty ustanowiłeś świętego Stanisława biskupem, aby rządził świętym ludem Twoim i kierował go na drogę zbawienia. On umocniony przez Ciebie duchem męstwa, aż do śmierci walczy w obronie Twojego prawa. I naśladując przykład dobrego pasterza, oddał życie za swoje owce. Ponieważ był wierny aż do śmierci, wszedł do radości Twego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi i wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem, biskupem i męczennikiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego śmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania, pozdrowieś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pachański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Oh.
oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Powiedz tylko słowo. Jest naszym
pasterze. Nasz Pan przebaczy Piotrowi. Nasz Pan otrzykroć stracony i słabemu człowiekowi wciąż na nowo wierzy, bo Pan jest dobry pasterze. O Panie, jesteśmy przed Tobą, Magdaleną i Piotrem i Łotrem, lecz idziemy szukając Cię w tej gorącej wierze, że Ty jesteś naszym pasterzem, najlepszym naszym pasterzem. Polecimy opiece Matki Bożej nas tu obecnych, nasze rodziny, naszą wspólnotę parafialną, wszystkich chorych, cierpiących i wszystkich zmarłych pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech udział w uczcie eucharystycznym mocni i pomnoży łaskę we wszystkich, którzy oddają cześć świętemu Stanisławowi biskupowi, aby zachowali naruszony dar wiary i szli drogą zbawienia, którą wskazywał, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie. Czwarta niedziela, wielkanocna niedziela dobrego pasterza, niedziela odpustu. Jak słyszeliście, czcimy świętego Stanisława. Stanisław, który bronił wartości. I to, co ksiądz Szymon, ojciec Szymon powiedział, jakżeż modlimy się, aby ci, którzy przez pandemię zostali w domach, aby teraz wrócili, aby odnaleźli i w naszej parafii drogę do Kościoła. Tego serca życzę sobie i o to się cały czas modlę, czekając na nich. Zapraszam dziś serdecznie na 15.30 na nieszpory odpustowe i nabożeństwo majowe. Rozpoczął się miesiąc maj w tygodniu. Nabożeństwo majowe jest po mszy świętej wieczornej. Przyszłą niedzielę w naszej parafii, niedziela powołań, niedziela modlitwa powołania kapłańskie. Będzie tutaj u nas diakon. Składka będzie przeznaczona na seminarium duchowne w Krakowie. Składkę na potrzeby parafii przenosimy na czwartą niedzielę miesiąca. Polecam prasę katolicką, jest gość niedzielny. Bóg zapłać parafianków z ulicy Potocznej Żbika oraz wszystkim, którzy pomagają w przygotowaniu Kościoła do uroczystości odpustowej. W bieżącym tygodniu proszę porządek Kościoła zadbałej parafianki z ulicy Zaplecze i Ciernistej. Dziękuję wczorajszym nowożeńcom za wystrój Kościoła, nowożeńcom Krzępek, Guzy. Przypominam o pielgrzymce, którą organizuje Akcja Katolicka z 6 czerwiec, zapisy po mszy świętej, intencje mszy świętej w najbliższym tygodniu. W poniedziałek o 18 za zmarłą Annę Kajstura, we wtorek o 18 za zmarłą Joannę i Władysław Czylok, Annę Celer, zmarłych z rodziny Czylok i Celer. W środę o 6.30 za parafia, następnie nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O 18 za zmarłą Helenę Stanisławę Janik, urodzinowe imieninowa córkę Alinę. W czwartek o 18 msza święta szkolna, na którą serdecznie zapraszam dzieci. Intencja mszy świętej za zmarłego Stefana Kajsturę, córkę Bronisława Zięcia Tomasza, zmarł z nim Kajstura i Siędzielosz. W piątek o 18 za zmarłego Emila Damus, 14 rocznicę śmierci zmarłych z rodziny. W sobotę o 6.30 za zmarłą Zofię Franciszka Wobich, zmarłe córki, synów, synowe, zięciów i wnuki. O 14 w intencji dziecka
które przyjmie chrzest za rodziców i chrzestnych o 18:00 za zmarłego Stanisława Balca, żonę Franciszkę, syna Grzegorza, zięcia Stanisława, Leszka, zmarł z rodziny Neter i Balcar. W niedzielę o 8:00 rano za zmarłego Ottona Grygierczyk, 5. rocznica śmierci. O 10:30 do opatrzności Bożej dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą na każdy dzień dla Ewy i Roberta w 13. rocznicę ślubu oraz intencji ich dzieci. O 16:00 do opatrzności Bożej dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą na każdy dzień dla dostojnej solenizantki Zofii w dniu imienin. Przypominam jeszcze to, co tydzień temu już mówiłem, możecie zyskać odpust. Związany jest oczywiście dzisiejszą naszą uroczystością parafialną. Wielu z was było do Komunii Świętej. Bardzo serdecznie dziękuję wam za waszą obecność i za tych, którzy się łączą z nami, zapraszając ich do kościoła. Dziękuję ojcu Szymonowi. Minął tydzień, jaki był, to wszyscy wiemy. Przekażę mu dziś prawie 100 intencji, które będą odprawiać salwatorianie w najbliższym czasie. Nie wiemy, co nas w tym tygodniu czeka. Oby Bóg nas chronił, chronił wschodu i Europy i świata od nieszczęścia, od różnych klęsk. Dobrej niedzieli życzę, dobrego tygodnia. Idźcie i głoście Chrystusa. Radujcie się uroczystością odpustową. Jeszcze raz ojcze Szymonie dziękuję, że te kilometry nie są takie dalekie, że przyjechałeś. Teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Oh.